Na amfiteatrze w Kościelcu odbył się Dzień Sportu Seniora pod hasłem Profilaktyka na sportowo, zorganizowany przez Urząd Gminy w Kościelcu i Klub Seniora. Szanowni Państwo, chcieliśmy Państwa bardzo, bardzo serdecznie powitać na Dniu Sportu Seniora. Już wiele razy spotykaliśmy się, najczęściej w tym miejscu, pogoda dopisuje, więc cieszę się bardzo, że Państwo tak licznie przybyliście właśnie na ten Dzień Sportu. Ja chciałbym bardzo, bardzo serdecznie na samym początku podziękować za zaangażowanie, za współpracę Waszej Pani Prezes, Wiceprezesowi i podziękować, mamy tutaj też sponsora dzisiejszego spotkania. Głównym sponsorem oczywiście jest Urząd Gminy, ale dziękuję bardzo Panu Tomaszowi Pawlakowi, który też się tutaj dołączył. Pan Tomasz oczywiście sponsoruje nie tylko seniorów z naszej gminy, ale wiele organizacji, sportowych i inne stowarzyszenia. Bardzo, bardzo dziękuję za to wszystko dzisiaj. No, życzę Państwu, żeby ten dzień dzisiejszy, byście Państwo spędzili bardzo mile. Ja mówię, zawsze powtarzam, że mam naprawdę najwspanialszych seniorów, najfajniejszych i najsprawniejszych. I to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. Dlatego chętnie my chcemy też Was tutaj pokazać pod tym względem, żeby inni brali przykład z Was. Brawo. Szanowni Państwo, mili gości, no mnie wypadałoby przywitać tych wszystkich naszych miłych członków, miłych gości, którzy tu z nami chcą się bawić. Przede wszystkim witam Pana Wójta, a szczególnie Pana sponsora, Pana Tomasza Pawlaka. Witamy serdecznie pierwszy raz, ale myślimy, że to nie będzie pierwszy i ostatni. Jak co roku, seniorzy przystąpili do konkurencji sportowych przygotowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Kościelcu. Uczestnicy Dnia Sportu mogli spróbować swoich sił w następujących dyscyplinach. Łapanie jabłek, sokole oko, obręcze, piłka nad głową, piłka i skakanka, sztafeta kucharza oraz rzut w dal. Popatrzmy, jak dzielnie radzili sobie seniorzy w poszczególnych konkurencjach. O, tu proszę, jak wysoko piłka idzie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również gry Pule i Cube. Trzeba przyznać, że nasi kościeleccy seniorzy mają krzepę i wszystkie konkurencje wykonywali bez trudu. Życzymy im zdrowia i pogody ducha, takiej, jaka towarzyszyła im podczas Dnia Sportu Seniora. Imprezę zwieńczyła prelekcja na temat uzależnień od alkoholu oraz uzależnień behawioralnych wśród osób starszych.